Cześć, nazywam się Justyna Leśniak, jako logopeda online pracuję od wielu lat. Na początku prowadziłam terapię na odległość z dziećmi polonijnymi rozsianymi po całym świecie. Anglii, Hiszpanii, USA, a nawet Australii. Po kilku latach postanowiłam zmienić swoją grupę docelową i rozpoczęłam współpracę z osobami dorosłymi. Szczerze, trochę się wypaliłam terapią dziecięcą, która wymaga ogromu czasu na przygotowanie zajęć oraz całej tej... Kreatywnej otoczki. Prace z do, praca z dorosłymi to w moim odczuciu zupełnie co innego. Przyznam, że na początku no, było mi trochę ciężko, gdyż dotychczasowe materiały dydaktyczne, które posiadałam w swoich zasobach, miały się nijak do terapii logopedycznej osób dorosłych, gdyż mogłyby zostać odebrane za infantylne. Hm. W sumie wcale się nie dziwię, bo po co dorosłemu słownictwo dziecka? Zamiast. Myszka bądź kasztany? W słowniku osób niwelujących seplenienie w zakresie szeregu szumiącego sądzę, że bardziej przydałoby się słowo możliwe, przedsiębiorca. Oczywiście, najbardziej popularną wadą wymowy u osób dorosłych jest rotacyzm. Ile jest książek, które można wykorzystać w terapii rotacyzmu dorosłych? Znam trzy, a czwarta ma ar archaiczny zasób słownictwa typu hrabia, kareta. Czy to są słowa na czasie? Mm -mm. Jak długo można pracować na trzech książkach? No pacjent tego prawdopodobnie nie odczuje, ale ro logopeda robiący to dzień w dzień ma już potąd tego materiału. Z tego właśnie powodu powstały moje zeszyty logopedyczne. No, na chwilę obecną stworzyłam osiem zeszytów. Dużo, mało, czynności, prymarne. Trzy zeszyty do terapii rotacyzmu. Pierwszy, złote zasady głoski ry. Drugi, głoska ry po spółgłosce. Trzeci, głoska ry przed spółgłoską. Zeszyt do terapii głosek tydyny. Zeszyt do terapii szeregu szumiącego. Zeszyt do terapii... Głosek szeregu syczącego, zeszedł do terapii głosek szeregu ciszącego. Dlaczego zdecydowałam się na taki dobór materiału? Bo w logopedii łączymy puzzle. Jeśli ktoś przyjdzie do mnie na terapię rotacyzmu, to zawsze sprawdzam przebieg czynności prymarnych oraz realizację innych głosek. Mogłabym oczywiście iść na łatwiznę, no i znam takie przypadki, i od razu wywoływać głoskę, ale to nie ma sensu, bo w logopedii wszystko się ze sobą łączy. Wiecie, ile mam osób, które na dzień dobry mówią, uczęszczałam bądź uczęszczałem na terapię logopedyczną, ale nie wiem, na czym polegały te zadania, bo w sumie nadal nie potrafię ułożyć dobrze języka. Kazano mi wypowiadać tydyny. Najgorzej. No bo jak to jest z tymi puzzlami? Człowiek się rodzi, ale nic nie mówi. Nabywa różne umiejętności, takie jak ssanie, połykanie, odgryzanie, rzucie, które przygotowują aparat mowy do tego, aby za jakiś czas wypowiedzieć pierwsze głoski. I właśnie te różne umiejętności warunkują często, czy to będzie wada wymowy, czy nie. Na różnym etapie wiekowym pojawiają się głoski. Jednymi z pierwszych, takich kluczowych, są głoski tydyny, czyli takie królowe głosek. Na ich podstawie można wywołać prawidłowe brzmienie szeregu szumiącego, syczącego, ciszącego, a więc skorygować całe syplenienie międzyzębowe. Co więcej, do terapii rotacyzmu wykorzystuje się głoski tydyny, a co za tym idzie, one nie mogą być wypowiadane nieprawidłowo. I to są właśnie te puzzle. Nie masz jednego elementu, no to obraz jest niekompletny. Dlatego moje zeszyty związane są nie tylko z rotacyzmem i seplenieniem, ale także z głoskami tydyny oraz czynnościami prymarnymi. Za jakiś czas planuję stworzyć zeszyt. Dykcyjny. Ale to są na razie plany. Czym się wyróżniają moje zeszyty? Po pierwsze, doborem słownictwa i odpowiednim stopniem zaawansowania. Wszystkie są pięknie objaśnione, po prostu tak po ludzku. Ponadto uważam, że to cieszą oko. Są dostępne tylko dla osób, które są ze mną w terapii. Nie mają ich inni logopedzi, a jeśli mają, no to niestety ale nie za moją zgodą. Nie musisz nic notować, nie musisz nic kupować, wysyłam materiały. Po prostu na odpowiednim etapie terapii. Nie zgubisz zeszytu tak jak w przypadku maila. Będziesz mieć go zawsze na pulpicie bądź w aplikacji. Są przeze mnie na bieżąco uaktualniane. Nie ma dnia, żebym tam czegoś nie dopisała. Chcesz zobaczyć, co jest w środku? Zapraszam zatem do współpracy. A jeśli zastanawiasz się, czy nie ja jestem za stary na to, żeby iść do logopedy, to nie wiedząc Ile masz lat? Odpowiadam, że nie jesteś za stary, żeby poprawić swój komfort życia. To bardziej jest kwestia tego, czy masz czas na codzienne ćwiczenia i czy Twoja motywacja jest na tyle wysoka, aby podjąć się tego wyzwania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.